Policjanci z Chrzanowa zatrzymali 48-letniego mężczyznę podejrzanego o seksualne wykorzystanie 10-latka. Mężczyzna już wcześniej odsiadywał wyrok za takie przestępstwo. Miesiąc temu opuścił zakład karny. We wtorek policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu dziesięciolatka z Chrzanowa. Chłopiec wyszedł z domu na spotkanie z mamą, która była na spacerze z psem kilkaset metrów od domu. Dziecko nie dotarło do matki. Po bezskutecznych poszukiwaniach rodzice zawiadomili policję. Chłopca znaleziono w rejonie pobliskich ogródków działkowych gdzie, jak twierdzi, został zaciągnięty przez nieznanego mu mężczyznę. Tam człowiek ten dopuścił się czynności seksualnych z małoletnim. Po wytypowaniu podejrzanego następnego dnia policjanci zatrzymali 48-latka bez stałego miejsca zamieszkania. Teraz mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.